Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Były kubański przywódca Fidel Castro nie żyje. Zmarł wczoraj wieczorem w Hawanie w wieku 90 lat. Informację potwierdził jego brat Raul, który od 2006 roku sprawuje rządy na Kubie. Do tej sprawy powrócimy w kolejnych serwisach. Wykorzystywanie dronów ma być uregulowane wspólnymi przepisami Unii Europejskiej. Umożliwić ma to przyjęta deklaracja warszawska, która zawiera listę konkretnych działań. W Warszawie przez dwa dni przedstawiciele branży lotniczej, krajowej i europejskiej rozmawiali o potrzebach oraz wyzwaniach stojących przed europejskim rynkiem dronów. Polskie władze lotnicze, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej będą wspólnie dążyć do wypracowania jednolitych przepisów unijnych w zakresie wykorzystywania dronów w Europie. Umożliwić ma to przyjęta w czwartek deklaracja warszawska. Dokument zawiera listę konkretnych działań, których celem jest nadanie nowego impulsu i przyspieszenie w tworzeniu jednolitego rynku. Drony to dynamicznie rozwijający się rynek, który proponuje innowacyjne rozwiązania w wielu dziedzinach życia, mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Dzisiaj Polska jest jednym z liderów, wielu mówi, że jest liderem na tym rynku. Dzisiaj pokładamy nadzieję w innowacyjności. Trzeba wyraźnie podkreślić, że obszar związany z produkcją, szczególnie produkcją dronów, został ujęty w projekcie strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Drony mogą służyć do działań związanych z bezpieczeństwem narodowym na potrzeby wojska, reagowania kryzysowego. Mogą mieć także zastosowanie komercyjne, na przykład związane z dokonywaniem pomiarów, sporządzaniem dokumentacji, czy też wykorzystaniem rekreacyjnym. Podczas konferencji w Warszawie ustalono, że kwestie regulacyjne w obszarze dronów muszą opierać się na trzech filarach. Mówi Violeta Bulc, europejska komisarz do spraw transportu i mobilności. Pierwszy z tych filarów będzie związany z eksploatacją dronów. Będziemy się tutaj skupiać na kwestiach nie technicznych, tylko operacyjnych, na kwestiach związanych z praktyczną eksploatacją. Bardzo ważne będą także kwestie związane z drugim filarem. Filar przestrzeni powietrznej będzie wiązał się głównie z zarządzaniem ruchem powietrznych statków bezzałogowych. W filarze tym postaramy się odpowiedzieć na wszystkie kwestie, takie jak bezpieczeństwo ruchu lotniczego, bezpieczeństwo użytkowników, bezpieczeństwo publiczne, kwestie zarządzania hałasem. Trzeci filar będzie zawierał zakres, zasięg oraz ustanowienie zasad poruszania się w przestrzeni powietrznej. W filarze tym jest mowa o tym, kto będzie mógł skorzystać z przestrzeni powietrznej i kto będzie miał w niej pierwszeństwo. Przedstawiciele Polski zapewnili, że będą wspierać Komisję Europejską oraz Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego we wszelkich działaniach, które będą prowadzić do wydajnego i bezpiecznego wykorzystania dronów z uwzględnieniem kwestii obronności. Tymczasem wojsko w Szwecji oraz Finlandii odnotowało podczas ostatnich manewrów przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej obiektów wojskowych przez niezidentyfikowane drony. Otrzymaliśmy raport o niezidentyfikowanych, bezzałogowych obiektach latających, które pojawiły się w związku z manewrami Swinex. Trwa ich analiza. Poinformował media rzecznik szwedzkich sił zbrojnych. Jak uściślił, chodzi o obserwacje osób prywatnych oraz wojska. Manewry Swinex odbywały się od 14 do 23 listopada na Morzu Bałtyckim. W ćwiczenia mające zwiększyć gotowość obronną szwedzkiego wojska zaangażowanych było 20 okrętów oraz 2000 żołnierzy. W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu gościł wczoraj wicepremier, a także minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wicepremier podzielił się ze studentami planami resortu oraz odpowiedział na nurtujące ich pytania. Wicepremier Jarosław Gowin zaznaczył, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wdraża nowe rozwiązania dla szkolnictwa wyższego. Mamy taki plan, żeby w przyszłym roku uruchomić dodatkową ścieżkę kariery akademickiej. Dzisiaj jest tak, że w doktorat, habilitację, tytuł profesora uzyskuje się za prace teoretyczne. Trzeba napisać książkę, serię ważnych artykułów i tak dalej. Nam zależy na tym, żeby te stopnie czy tytuł naukowy profesora można było uzyskać także za wdrożenia gospodarcze.
Od 1 stycznia czekają nas także zmiany w finansowaniu uczelni wyższych. Jak dodaje wicepremier, nie chodzi o ilość, a o jakość studentów. Odchodzimy od finansowania w zależności od liczby studentów, czyli podejmujemy walkę z główną plagą polskich uczelni, jaką jest umasowienie. Natomiast uruchamiamy też cały szereg grantów, zwłaszcza na fundusze unijne. Z tych grantów mogą korzystać także uczelnie niepubliczne, tak jak uczelnia toruńska. Ograniczenie liczby studentów przyczyni się do znacznego wzrostu poziomu kształcenia. Chodzi o to, by po ukończeniu studiów wyższych absolwenci byli ważną częścią budowy wzrostu gospodarczego Polski. Uczelnia ojca Tadeusza jest dobrym przykładem tego, że można uczyć studentów w małych grupach, że można kłaść nacisk na praktyczne kształcenie, że możliwe są relacje mistrz-uczeń. Natomiast w wielu uczelniach i państwowych, i części uczelni prywatnych, niestety to kształcenie ma bardzo masowy charakter, na czym oczywiście cierpi jakość. Resort Edukacji i Szkolnictwa Wyższego chce także przyczynić się do realizacji planu Morawieckiego, czyli budowy innowacyjnej, przynoszącej wymierne korzyści gospodarki. Kolejna prowokacja uderzająca w założyciela i dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka, rozgłośnie oraz dzieła przyrodniej wyrosłe. Nieznane osoby podają się za reprezentantów ojca dyrektora, aby rzekomo w jego imieniu szukać dużych nieruchomości na zakup. To zwykli oszuści, a informacje przez nich podawane są kłamstwem. Z różnych miast w Polsce otrzymujemy informacje o działaniach nieznanych osób, które twierdzą, że reprezentują ojca Tadeusza Rydzyka, założyciela i dyrektora Radia Maryja, i w jego imieniu szukają dużych nieruchomości, które rzekomo ojciec dyrektor chciałby nabyć. Chcemy stanowczo oświadczyć, że jest to kolejna prowokacja wymierzona w Radio Maryja i jego założyciela. Ojciec Tadeusz Rydzyk nie upoważnił żadnej osoby ani instytucji do działania w tym zakresie w jego imieniu. O wszystkich naszych przedsięwzięciach i planowanych inwestycjach informujemy rodzinę Radia Maryja w naszych mediach. François Fillon wygrywa teledebatę z Alanem Juppé. Według sondażu ośrodka Opinion Way Fillon uzyskał poparcie 61 respondentów, którzy oglądali pojedynek kandydatów na fotel prezydenta. Na Juppé głosowało 31% ankietowanych. Obaj kandydaci, François Fillon oraz Alain Juppé, starają się o nominację prezydencką z ramienia partii Republikanie. Obaj są też byłymi premierami kraju i mają ogromne polityczne doświadczenie. Fillon ma teraz największe szanse, by reprezentować partię w wyborach. Wcześniej pokonał byłego prezydenta Nicolasa Sarkoziego. Do pierwszej rundy doszło w niedzielę, ale nic się nie wydarzyło. Nie do końca ufam tym, którzy dają mi teraz zwycięstwo, podobnie jak ci, którzy 3 tygodnie temu widzieli moją porażkę. Ale wierzę w mój projekt i w to, że Francuzi mają siłę i chęć do wdrożenia go razem ze mną. Jednym z ważniejszych tematów kampanii kandydatów partii Republikanie jest bezpieczeństwo kraju. Obaj mówią o potrzebie stanowczej walki z terroryzmem. Potrzebujemy silnego kraju, który zagwarantuje bezpieczeństwo narodu francuskiego, który pozwoli walczyć z terroryzmem i przeciwko radykalnemu islamowi, który pozwoli nam przywrócić bezpieczeństwo w naszych miastach oraz na wsiach, bo niepewność postępuje w tych obszarach. Potrzebujemy zabezpieczenia kontroli napływu migrantów. Radykalny islam to podważanie naszych współobywateli, którzy są muzułmanami. On do nich przenika i czyni z nich zakładników. To wyzwanie dla każdego z nas, ponieważ fundamentalnych terrorystów nie należy poszukiwać wśród zwykłych muzułmanów. Terroryści nas nienawidzą, więc mówię wam, że będę z nimi walczył bez wytchnienia i litości. Fillon obiecał reformy gospodarcze. Mają one zmniejszyć bezrobocie o połowę w ciągu zaledwie 5 lat, a także przekształcić Francję w główną siłę gospodarczą w Europie w ciągu dekady. Juppé natomiast nie krył swojego zaszokowania tym, że prezydent Rosji Władimir Putin zdecydowanie wspiera jego kontrkandydata. Musimy rozmawiać z Putinem. Byłem trochę zaskoczony, gdy usłyszałem, że Putin ma swego kandydata w wyborach prezydenckich we Francji. Nie wiem, czy ma zamiar przyjść i osobiście zagłosować. To coś zupełnie nowego, ale będziemy z nim rozmawiać. O przyszłych relacjach z Rosją w przypadku swojej wygranej mówił także François Fillon. Widziałem, że niektórzy ludzie robią karykaturę moich uwag, stawiając mnie blisko prezydenta Rosji. To absurd. Gdy francuski ruch oporu sprzymierzył się ze Stalinem przeciwko nazizmowi, to nie podejrzewaliśmy chyba, że generał de Gaulle stał się komunistą.
62-letni Fillon jest faworytem drugiej tury prawyborów. To prawdopodobnie ona zmierzy się z liderką Frontu Narodowego Marine Le Pen w trakcie wyborów w 2017 roku. Lufthansa przedstawiła strajkującym od 3 dni pilotom nową ofertę umowy zbiorowej. Związkowcy oświadczyli, że zajmą stanowisko po zbadaniu propozycji. Trwający od 4 dni strajk pilotów najbardziej daje się we znaki pasażerom. Na dziś Lufthansa odwołała 137 rejsów na długich dystansach. Jesteśmy tym wszystkim dotknięci, ponieważ chcemy lecieć do Rzymu. Dajcie tym ludziom więcej pieniędzy i wszystko się ułoży. Piloci domagają się podwyżek, których nie dostali od 5 lat, mimo że firma wypracowała w tym czasie zysk w wysokości 5 miliardów euro. Związek Zawodowy Pilotów Cockpit chce wzrostu wynagrodzenia o 22% w 5 etapach. Za okres od końca kwietnia 2012 roku, kiedy wygasło poprzednie porozumienie płacowe, do kwietnia 2017 roku. Jeszcze w czwartek członek zarządu Lufthansa Harry Hohmeister mówił, że żądania płacowe pilotów są niemożliwe do spełnienia. Jak podkreślił, każdy dzień strajku powoduje straty w wysokości 10 milionów euro, nie mówiąc o szkodach dla wizerunku firmy. To spotkało się z ostrą reakcją związku zawodowego. Jeśli dyrektor generalny Lufthansa mówi, że nie ma swobody, aby znaleźć rozwiązanie i że Lufthansa zbankrutuje, jeśli zapłaci pilotom nawet 1 euro więcej, to zadaje sobie pytanie, jak poważna może być ich oferta arbitrażowa. Wczoraj dyrekcja niemieckich linii lotniczych przedłożyła pilotom nową ofertę umowy zbiorowej. Przewiduje ona podwyżkę płac o 4,4%. Jednorazową wypłatę w wysokości 1,5-miesięcznego uposażenia oraz zobowiązanie zatrudnienia nowych pilotów. Jednak i to do końca nie zadowala strajkujących. Podejmujemy działania w celu osiągnięcia kompromisu, ale faktem jest, że Związek Zawodowy Cockpit nie chce z nami rozmawiać. Zamiast tego rozszerza strajk. Uważamy, że to jest złe. Poprzednia fala strajków pilotów Lufthansa miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Strajk przerwano wówczas po orzeczeniu Sądu Pracy we Frankfurcie, który uznał działania związku za nielegalne. I to już wszystko w porannym wydaniu Informacji Dnia. Dobrej soboty Państwu życzę i zapraszam na kolejne wydanie o godzinie 10. Do zobaczenia. Joanna Widelska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Nad południowo-zachodnią i wschodnią Europą oraz Skandynawią niże z frontami atmosferycznymi. Na pozostałym obszarze pole wysokiego ciśnienia. Warunki pogody nad Polską będzie kształtować wspomniane już niż. Do kraju napłynie chłodna masa powietrza. Dziś dużo chmur z deszczem na południowym zachodzie, a nad Skandynawią i Rosją popruszy również śnieg. Na pozostałym obszarze przeważnie pogodnie. Najchłodniej w Moskwie około minus 1 stopnia Celsjusza, a najcieplej w Atenach i Rzymie 17-18 stopni. I zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. Na północy dużo chmur i miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach przeważnie od 4 do 5-6 stopni Celsjusza. Cieplej w okolicach Wrocławia około 7-8 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i z zachodu. Ciśnienie spadnie i wyniesie 1016 hektopaskali. A już teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.